Cześć ludzie kochane. Nie wiem jak wam to powiedzieć. Lałem całą noc. To znaczy lałem. I tak nie spałem i tak. Kawał sobie przypominam. Wczoraj słyszałem. No stop z niego lałem. To co mi się podoba, to nie musi wam się podobać przecież. Słuchajcie, to było tak. Trzy staruszki przyszły na basen. Jedna miała 80 lat, druga 90, trzecia 100. I do ratownika podchodzą i mówią, czy my możemy tu się wykąpać? Ratownik tak popatrzył, zmierzył kobiety i mówi, wiecie pani co, ja mam i tak tutaj dużo roboty, co chwilę kogoś ratuję. To może raczej nie. Ale będzie dobrze. My panu na próbę tak pokażemy. No i pierwsza skoczyła ta 80. I basen 50 metrów. No kurczę, poszła jak na olimpiadzie. Fontanna wody dookoła. Motylek, delfin, kraul, żabka, wszystko po kolei. I dopłynęła, no to ratownik, no fajnie, no rewelacja. Ja skąd pani tak pięknie umie pływać? A, widzi pan, jak ja byłam młoda. Jak byłam młoda, to ćwiczyłam pływanie i zdobyłam Mistrzostwa Europy. Mam puchary, mam medale. No super, może pani pływać. I wskakuje ta 90. Ratownik patrzy, a 90. No też tam rewelacja. Delfin, motylek, żabka, kraul, grzbietowy, no wszystko jak leci, dopłyna. I ratownik podchodzi, no ekstra. A co pani ćwicza? No ja też ćwiczyłam pływanie. Kiedyś za młodych lat byłem mistrzynią świata. Puchary, medale, dyplomy. I tak zostało we krwi. No fajnie. No i skacze setka. Ratownik patrzy, a setka poszła jak burza. No jak motorówka, ślizgacz bez mała. Jak już przepłynęła te kilka razy w te i we w te basen. Ratownik mówi, no fajnie panie, możecie pani śmiało tutaj pływać. A pani to tak spytam, tej setki pyta, pani to spytam, a pani co ćwiczyła? Też pływanie? I tak kobieta, setka mówi, panie, ja nic nie ćwiczyłam nigdy w życiu. Nie ćwiczyłam nic, żadnego pływania, żadnych medali, żadnych pucharów, nic. To skąd pani tak pięknie umie pływać? Ja byłam dziwką w Wenecji i nie miałam gondoli. Trzymcie się. Wesołego i udanego weekendu wam życzę. Trzymcie się, cześć.